Chcę dalej mówić na temat miłości. Artur w zeszłym tygodniu położył fundament, jaka jest miłość, że ona mieszka w nas. A ja troszeczkę bym chciała powiedzieć z innej perspektywy. Zatytułowałam sobie to słowo dotknięci przez miłość. Uważam, że jest to bardzo fundamentalny temat. I jeśli od tego rozpoczniemy, że będziemy kochać siebie i będziemy kochać ludzi, to na pewno daleko zajdziemy. Więc mówiliśmy w zeszłym tygodniu na temat miłości, że ona mieszka w nas. Czy wierzysz w to, że wartość jest ci nadana, czy że ona jest przyjmowalna? Jak wierzysz? Że jest nadana. Tak naprawdę już nic więcej nie może w twoim życiu sprawić, że będziesz bardziej wartościowym człowiekiem. Po przyjęciu Jezusa jako Pana i Zbawiciela wartość została ci nadana. Amen? Amen. Służba jest tylko i wyłącznie wynikiem tego, że odpowiedziałeś Bogu na powołanie i miłości do drugiego człowieka. Wartość została nam nadana. Jesteś synem i jesteś córką. Taka dygresja jeszcze, zanim zacznę głosić. Kiedyś słowo ojciec coś znaczyło. Kim jesteś? Ojcem. Kim jesteś? Matką. Kim jesteś? Córką. Ci te rzeczy niewiele znaczą. Dzisiaj jest w ogóle potężnie rozbudowany temat samorealizacji. Kim jesteś? Nauczycielem, raperem, kimś tam, kimś tam. Wartość jest nam nadana. Jeśli uwierzymy w to, że tak naprawdę już nic nie możemy dodać do naszej wartości, to będziemy szczęśliwymi ludźmi. Czemu chcę o tym mówić? Dlatego, że uważam, że ten temat nie jest przeżywany w Kościele. I nie tylko u nas. Po prostu w szeroko pojętym Kościele temat miłości nie jest tematem przeżywanym. On jest tematem znanym, ale nie przeżywanym. A nie żyjemy przez informacje. Amen? Przez co żyjemy? Przez przeżycia. Nie żyjemy przez informacje. Kiedy się na przykład z kimś przyjaźnisz, to czy to jest tylko i wyłącznie przestrzeń w obrębie takiej informacyjnej, że lajkujecie swoje posty na internecie, czy raczej przyjaźń między wami polega na tym, że macie wspólne przeżycia? Przyjaźń między dwojgiem ludzi polega na tym, że mają wspólne przeżycia. Małżeństwo, jak gdyby jest tam wyższa forma, powiedzmy, komunikacji emocjonalnej. Czemu? Bo między małżonkami na przykład dochodzi do życia seksualnego. Ale to nie jest jak gdyby tylko i wyłącznie informacja na papierze, że jest małżeństwo. Jest między nimi przeżycie. Ja już kiedyś to mówiłam na uwielbieniu, że zostały przeprowadzone badania na ludziach, badania przeprowadzone przez psychologów. I w tych badaniach brały udział dwie kategorie ludzi. Jedna kategoria ludzi to była ta, która przeżyła silne poczucie bycia kochanymi i silne poczucie przynależności. A druga grupa to są ludzie, którzy nie czują się kochani i ciągle zmagają się z tym, czy są wystarczająco dobrzy. I uważam, że tak jak siedzimy tutaj w kościele, część z nas się znajdzie w pierwszej grupie ludzi, a część znajdzie się w drugiej grupie ludzi. I nie ma w tym nic złego. Rozumiecie? Bo w ogóle jeśli przychodzi temat, że trzeba do jakiegoś pokoju pełnego pozorów wpuścić Boga, to jest to dobry czas. To jest to dobry czas. Jeśli dziś usłyszysz głos Boga, nie zatwardzaj serca swojego, jak kiedy? Jak w czasie buntu. A buntownikami, jak wierzę, byliśmy wtedy, kiedy nie znaliśmy Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Czy należę? Czy jestem gdzieś? Czy komuś zależy na mnie? Czasami nie werbalizujemy pewnych odczuć, ale każdy z nas reaguje właśnie w oparciu o ten pryzmat. Czy czujesz się kochany? Czy czujesz się kochany? I tu jest właśnie temat nie czy wiesz, że Bóg cię kocha, tylko czy czujesz się kochany.
czy rozważałeś w swoim życiu głęboko ten temat? Czy masz to przeżycie w ogóle, że czujesz się kochany przez Boga? Czy masz głębokie poczucie przynależności do Boga i czy łatwo jest ci się komunikować z innymi ludźmi? Czy masz głębokie poczucie bycia kochanym przez Boga? Czy masz głębokie poczucie przynależności i czy masz łatwość komunikowania się z innymi ludźmi? Czy też zmagasz się z tym, że każde spotkanie z drugim człowiekiem to jest jakiś horror? Rozmowa z ludźmi, horror. Zadzwonić do kogoś, problem, bo nie mam produktu, żeby zadzwonić. Zadzwonię i co powiem? Cześć, co u ciebie? Wszystko w porządku. Okej. Czy czujesz się kochany? Czy masz głębokie poczucie bycia kochanym przez Boga i czy masz głębokie poczucie bycia przynależności? Czy łatwo jest ci być z innymi ludźmi? Czy raczej zmagasz się z ludźmi? I każde spotkanie to horror. Macie tak czasami? Że trudno jest jednak kontaktować się z drugim człowiekiem? Że trudno jest wykonać pierwszy telefon? No bo co powiem? A jak mnie zapyta, czy byłem na ewangelizacji? A jak mnie zapyta, czy służbę założyłem? A jak mnie zapyta, o co? Ale to masz powiedzieć tak, jak masz, ze stanem faktycznym. Ciekawe jest to, że ludzie mogą nam mówić, że nas kochają i tak samo ktoś do ciebie może mówić, Bóg cię kocha. Tylko pytanie, czy taka informacja nas karmi. Dlatego też między innymi w taki sposób nie głosimy Ewangelii, prawda? Nie mówimy do ludzi, Bóg ciebie kocha, ponieważ to ludzi nie karmi. Ludzie po prostu tego nie rozumieją. Miłość wyrasta skąd? Z prawdy. Miłość wyrasta z prawdy. Człowiek nie żyje przez informacje, tak jak powiedziałam wcześniej, tylko przez uczucie. I wiecie, ja już troszkę chodzę z Bogiem i troszkę też funkcjonuję między ludźmi wierzącymi. I wiem, że kiedy człowiek nie ma głębokiego poczucia bycia kochanym, to stwarza pozory. I tego jest masa w Kościele. W Kościele jest masa pozorów i masa pozorantów. Naprawdę tak jest. Naprawdę tak jest. Wszyscy potrzebujemy chodzić w poczuciu bycia kochanymi przez Boga. Większość lub nawet wszyscy pochodzimy z, wiecie, nieszczęśliwych domów. Nie zostały te rzeczy nam dane, nie zostały te rzeczy nam pokazane. I nauczyliśmy się co? Żyć bez tego. Człowiek po prostu nauczył się żyć bez tego poczucia bycia kochanym. Dlatego też potem taką karykaturę przenosi się do kościoła i zbiera się tylko i wyłącznie wiedzę, nie kładąc nacisku na głębokie przeżywanie prawd Bożych. I to jest potem masakra. Wiecie, jest wiele w ogóle pozorów i to co? To po prostu to niszczy Kościół, niszczy relacje. To po prostu niszczy. Człowiek, który nie ma poczucia bycia kochanym, zrobi wszystko, aby to przykryć. Wszystko zrobi, aby to przykryć. Kiedy zaczynamy grzebać, okazuje się, że bolą nas pewne rzeczy. I pomimo zewnętrznych pozorów, kiedy dotykamy rzeczy głęboko w środku, to jest żal, ból, nieszczęście, porażka, pretensja, jakaś beznadzieja. No ale kiedy przyjdę do kościoła, to przecież muszę się uśmiechnąć, powiedzieć, że wszystko jest w porządku, bo co powiem. I Kościół nie jest wolny od ludzi, którzy nie mają poczucia bycia kochanymi. Nie jest Kościół od tego wolny. Wielu ludzi ma w sobie ogromny lęk, który mówi im, że nie są warci, aby zwrócić na nich uwagę. Wiecie, często jest tak, że odrzucenie ma w ogóle wiele twarzy. Już wiemy o tym, że nieważne jak, aby być w centrum. Często najgłośniejsze dziecko w przedszkolu to jest po prostu dziecko, które próbuje
zwrócić na siebie uwagę. Ja w ogóle uważam, że tak było z naszym Wiktorem. Czemu w ogóle Wiktor, będąc naszym synem, sięgnął po narkotyki? Tą rzeczą próbował zwrócić na nas swoją uwagę. Ja dzisiaj to wiem. Tym aktem sięgnięcia po narkotyki chciał zwrócić moją i Artura uwagę na siebie. Często człowiek odrzucony i z brakiem poczucia bycia kochanym przez Boga właśnie robi takie rzeczy. Próbuje na siebie zwrócić uwagę. Taka boląca rzecz dla każdego człowieka to jest obojętność, że człowiek, powiedzmy drugi, jest obojętny na ciebie. Lub że jesteśmy obojętni dla kogoś. Niektórzy tak przyzwyczaili się do tego lęku, że boją się tak naprawdę zadawać głębokich pytań. Nigdy w zasadzie człowiek nie zadaje głębokich pytań, człowiek, który nie ma tego poczucia kochania przez Boga, ponieważ głębokie pytania, kiedy się je zadaje, one stwarzają ból. Ale kiedy z kolei mamy głębokie poczucie bycia kochanymi przez Boga, nie boimy się zaglądać w tak zwane pokoiki pozorów. Czemu? Bo najwyższa wartość została nam nadana. Jestem córką, jestem synem, tak? Nic więcej tej wartości, nic tak naprawdę już wartości nie może mi dodać. I kiedy wnosimy taki pozór w ogóle do chrześcijaństwa, to nie są w ogóle, wiecie, dobre rzeczy. Postanów dzisiaj, że wpuścisz Boga do twojego pokoju pełnego pozorów. Każdy z nas wie, bo ty znasz siebie i Bóg zna ciebie. Ja mogę wiedzieć o tobie coś, jeśli będę miała słowo wiedzy, jeśli Bóg mi coś objawi, to ja mogę coś wiedzieć. Ale tak naprawdę ty znasz siebie i Bóg zna ciebie. Więc ty wiesz, w których elementach swojego życia stwarzasz pozory i jesteś po prostu pozorantem. Dużo wiesz, tak? Ale tak naprawdę niekoniecznie praktykujesz rzeczy w swoim życiu. Tylko Bóg jest w stanie ci dać poczucie miłości i przynależności. Żaden człowiek nie jest w stanie ci dać poczucia miłości i poczucia przynależności. Ja wspomnę to jeszcze raz. Kilkanaście lat temu, jak brałam chrzest w kościele zielonoświątkowym, tam był taki zwyczaj, że dawali takie coś na drewienku, jakieś słowo Boże takie wypisane. I ja też coś takiego dostałam i pamiętam, taki brat przyszedł do mnie i powiedział: pamiętaj, na Jezusie się nigdy nie zawiedziesz. I to wiecie, w ogóle uważam, że dzisiaj w wielu w ogóle miejscach to jest slogan. To jest po prostu slogan. A tam na Jezusie się nie, ci więcej powiem. Rozumiecie, co? A propos właśnie wiedzy. Realne twoje miejsce w Chrystusie dzisiaj to jest miejsce twojego przeżywania. To jest twoje realne miejsce w Chrystusie. Realne twoje miejsce w Chrystusie to miejsce twojego przeżywania. Mam brata młodszego ode mnie o 9 lat i siostrę starszą 3 lata. I my z siostrą nie trafiłyśmy jeszcze tak naprawdę na taki najtrudniejszy czas życia naszych rodziców, ale mój brat trafił na najgorszy czas życia moich rodziców. I jest alkoholikiem. 2,5 roku temu zmarł nasz tata. I wiecie, on się w ogóle nie rozpadł. Wręcz w ogóle taki był dzielny. Ja poproszę, zawołajcie chłopaków z korytarza. Oni stoją i rozmawiają. Zawołajcie ich z korytarza. To jest bardzo ważne, żeby to słowo słuchać. Hej, chodźcie, nie gadajcie teraz. Chodźcie do środka. Potrzebujemy słyszeć to słowo. Siadaj, Krystian. Dawaj, twój pęcherz wytrzyma. Siadaj. Siadaj. Siadaj, nie strać. Nie strać sekundy nawet. Nie strać, potrzebujesz słuchać tego słowa. I mój brat trafił na najgorszy czas funkcjonowania w ogóle moich rodziców. My z siostrą jakoś poradziłyśmy sobie. Ja jestem na nowo narodzona, siostra nie, ale w ogóle po ludzku radzi sobie. Natomiast mój brat jest alkoholikiem. Nie umiem mu pomóc,
ponieważ na informację, czy w ogóle chce przyjąć Jezusa jako Pana i Zbawiciela, nie. Rozpoczynał nawet terapię z Arturem, ale ją przerwał. I wiecie, jest teraz w takim miejscu, że pije prawie 2 miesiące i byłam ostatnio, żeby go odwiedzić. Serce mi pęka, bo to jest mój brat. Wygląda dramatycznie. Jest chudy, ma wielki brzuch, spuchniętą buzię, ma 35 lat. I mówi do mnie, pomóż mi. Ja mówię, nie umiem ci pomóc, poza prawdą. Wykańcza się na moich oczach. Rozumiecie? Dzieciak, który wyszedł z domu z brakiem poczucia bycia kochanym. Szok. Po prostu szok. Zmiata go w ogóle proza życia. Mówię, nie umiem ci pomóc. Mogę cię ogarnąć, mogę cię umyć, mogę ci... Mam wujka, który pracuje na pogotowiu, mówię, mogę ci załatwić kroplówkę, mogę cię przez chwilę poreanimować. Ale w ogóle, żebyś stanął na nogi, to musisz po prostu zrobić to, co ja do ciebie powiem. Rozumiecie? Brak poczucia bycia kochanym. Brak poczucia bycia kochanym powoduje to, że ludzie się uginają pod prozą życia. I tak samo jest w Kościele. Brak poczucia bycia kochanym powoduje to, że nieważne ile wiesz, ale jeśli nie czujesz się kochanym przez Boga, jeśli nie masz poczucia bycia kochanym i poczucia przynależności, rozumiesz, to proza życia w ogóle będzie zamiatała w ogóle nami. Pierwszy Jana 4:16-18. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Pierwsza grupa ludzi, o której wspomniałem wcześniej, to właśnie ta grupa ludzi, która miała poczucie bycia kochanym. Różniła się od tej drugiej grupy właśnie tym, że radziła sobie w sytuacjach kryzysowych. Jakieś sytuacje kryzysowe przychodziły, ale ludzie się pod nimi nie uginali. Sama informacja właśnie o tym, że Bóg cię kocha, absolutnie nic nie zmienia. I, bo to jest też bardzo ważne, tego procesu, że zaczniesz rozważać, że wtedy, kiedy byłeś jeszcze grzesznikiem, Bóg oddał za ciebie Jezusa Chrystusa. Rozważanie tych rzeczy, rozmyślanie o tym, parowanie się w ogóle z tym, wiecie, jak gdyby konfrontowanie spowoduje to, że nie ma takiej opcji, że nie będziesz się czuł człowiekiem kochanym przez Boga i że nie będziesz miał poczucia przynależności. Nie ma takiej opcji. Kto trenuje, staje się w jakiejś dziedzinie mistrzem. Zgodzicie się z tym? Potrzebujemy mieć silne poczucie jako fundament, silne poczucie bycia kochanymi przez Boga i silne poczucie przynależności. Silne poczucie bycia kochanymi i silne poczucie przynależności. I tego procesu nie da się przyspieszyć. Wiecie, jaka jest tendencja człowieka? Jest kazanie, powiedzmy o pokucie. Zmagałeś się z czymś i potem to się słyszy w korytarzu. Jestem po pokucie. Ja mówię, okej. Okay. Ja mówię, ale co to dla ciebie znaczy? Bo ja widzę na przykład, że dalej idziesz w tym samym kierunku. Nie jestem po pokucie. Miałem komorę, jestem po komorze i jestem po pokucie. Czasami też trudno to tak naraz wszystko powiedzieć. Jestem po komorze i po pokucie. Po pokucie jestem. Ale realna pokuta to zmiana kierunku. Myślałeś w taki sposób? Tak? Błądziłeś, wziąłeś Słowo Boże, zacząłeś myśleć w odpowiednim w ogóle kierunku i zmieniłeś w ogóle kierunek swojego, jak gdyby, wędrowania. Czyli tego procesu absolutnie nie można przyspieszyć. I tak jak powiedziałam wcześniej, to jest bardzo fundamentalny temat, ale załatwienie tego tematu do końca, bycia kochanym przez Boga, mieć to poczucie bycia kochanym w ogóle przez Boga, tak? I to poczucie przynależności spowoduje, że będziesz autentycznie silnym człowiekiem. Naprawdę. Nie wolno nam tego zaniedbać.
nie wolno nam tego tematu zaniedbać. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu. I tutaj greckie słowo sądu to jest kryzys. Czyli w dniu kryzysu mamy niezachwianą ufność, że ta miłość wywarła na nas takie wrażenie, że gdy przychodzi kryzys, mamy niezachwianą ufność. W kogo? W Boga. W dniu kryzysu mamy niezachwianą ufność. Miłość wywarła na nas tak potężne wrażenie, że gdy przychodzi kryzys, mamy niezachwianą ufność. I teraz nieważne ile wiesz, bez poczucia bycia kochanym przez Boga. Rozumiesz? Kryzysy, które były, są i będą, tak? Będą podcinały nogi. Dlatego ten temat miłości jest bardzo fundamentalny i bardzo potrzebny. Ale sama informacja, że miłość mieszka we mnie bez praktykowania tego, to jest sama teoria. To jest teoria. Wiecie, że można krzyczeć, mieć wspaniałe wyznanie wiary. Bóg mnie kocha, Bóg mnie kocha, Bóg mnie kocha, Bóg mnie kocha. Okej, ale spójrz realnie w swoje życie. Spójrz realnie na swoje życie. Nie dlatego, że ktoś ci tam coś powie. Ty po prostu spójrz. Zobacz, jak realnie masz. Czy masz to poczucie bycia kochanym? Powiedz dzisiaj do siebie. Doświadczę i uwierzę w Bożą miłość do mnie. Doświadczę i uwierzę w Bożą miłość do mnie. Potrzebujemy uwierzyć i doświadczyć Bożej miłości w stosunku do naszego życia. Nie sucha informacja. Potrzebujesz uwierzyć i doświadczyć. Bóg ciebie kocha. Kiedy przyjąłeś Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela, została ci nadana najwyższa wartość. Jesteś synem. Jesteś córką. Żebyś był skutecznym ewangelistą, to najpierw musisz uwierzyć w to, że jesteś synem i córką. To jest podstawa. To jest podstawa. Najpierw jestem synem. Najpierw jestem córką. A dopiero jestem później kim? Służbistą. Co się dzieje, gdy jednak znajdujemy się w tej drugiej grupie ludzi, którzy nie mają tego poczucia bycia kochanymi przez Boga? Ludzie próbują wtedy uśmierzyć ból, który jednak jest w życiu z braku poczucia bycia kochanymi. Po pierwsze, odrętwiamy i usztywniamy uczucia. Macie tak? Odrętwiamy i usztywniamy uczucia. Ale cisza. Gasimy emocje. To nieprawda, że emocji nie ma, tak samo jak nieprawda, że nie ma pogody. Pogoda jest brzydka albo ładna i tak samo jest z emocjami. Emocje po prostu są. Gasimy emocje. Wielokrotnie tak boli, że co trzeba zrobić? Trzeba je stłamsić. Wielokrotnie tak boli, że trzeba stłamsić emocje. Dlatego ludzie regulują się alkoholem, obżarstwem, narkotykami i jeszcze innymi rzeczami. Nie chodzi o to, i to jest ważne, nie chodzi o to, aby stworzyć z siebie korporacyjnego robota pozytywnie myślącego do funkcjonowania dobrej sprzedaży. Dobre, co? To nie o to chodzi, żeby stworzyć z siebie takiego robota, który będzie miał pozytywne wyznanie. Wiecie, o co chodzi? Tak naprawdę jest masa w kościołach dowcipów na temat ludzi z ruchu wiary. Że ludzie z ruchu wiary siedzą w piekle i wyznają nie ma na stół. To jest w ogóle, ja jak to kiedyś usłyszałem, w ogóle mówię, no szok. Po prostu szok. Ludzie z ruchu wiary mówią w piekle, że ich tam nie ma. Ogłaszamy przez wiarę, nie ma nas tutaj. To jest nasze wyznanie, nie ma nas w piekle. Szok. Czyli odrętwiamy i usztywniamy uczucia. I gasimy emocje wtedy, kiedy tak naprawdę boli.
Dlatego, że wielu ludzi, gdy tak naprawdę zagląda do swojego środka, właśnie widzą tam kupę goryczy, bólu, smutku. I wiecie co? W ogóle też jest coś takiego, że ludzie się nie zastanawiają głęboko nad pewnymi rzeczami. Czyli nie zadają sobie takich mądrych pytań. Dlaczego ja tak mam? Słowo Boże w ogóle mówi tak, a ja tak nie mam. Ale prę dalej powiedzę. A czemu się nie zatrzymać i nie zastanowić i nie zadać sobie głębokiego pytania, dlaczego ja tak nie mam? Słowo Boże mówi, że Jezus przyszedł po to, aby owce miały życie i to w obfitości. Jeśli nie mam tak, jeśli jestem, nie wiem, zbolały, zgorzkniały, emocje w ogóle prowadzą mnie na manowce, serce moje potem wybucha żalem do Pana. Miałem jakieś wyobrażenie na temat w ogóle Bożego prowadzenia i nagle ta iluzja w ogóle pada. Czemu w ogóle nie zadawać sobie tego pytania, tylko lecieć na przykład do pastora? Czemu? Chciałabym powalić takie rzeczy. A czemu nie zadać właśnie sobie głębokiego pytania? Dlaczego w moim życiu nie ma tego? Dlaczego w moim życiu nie ma tego? Dlaczego ludzie, których kocham, nie angażują się w rzeczy, które ja uznałem, że są ważne w ogóle dla mnie? Czemu do mnie nie dzwonią moje dzieci? Czemu mnie wszyscy bliscy zostawili? Ja na przykład w swoim życiu wiele rzeczy spaskudziłam. Pozadawałam sobie z miejsca bycia kochanym przez Boga, z miejsca głębokiego poczucia przynależności, zadałam sobie trudne pytania. Zadałam sobie trudne pytania. Dlaczego tak? Dlaczego tak? Dlaczego tak? Chrześcijanin z ruchu wiary ma zawsze usprawiedliwienie jakie? Dla siebie. Przecież ja jestem dobry. Wszystko wiem. Często jest tak, że żeby nie analizować w ogóle siebie, uciekamy w tak zwane trudne sprawy innych. Trudne sprawy, bardziej trudne sprawy, koszmarne sprawy, jeszcze trudniejsze sprawy, jeszcze gorsze konflikty do rozwiązania, ale jest roboty, tutaj coś rozwiązuje, tam coś rozwiązuje, tutaj muszę być, tutaj muszę być. To jest wszystko po to i tak. Ręce zakasane, pełne roboty, a życie w gruzach. Nie ma czasu na przeanalizowanie swojego życia. To w ogóle nie tak. To nie tak ma być. Muszą mieć zawsze rację. Ci, którzy nie mają poczucia bycia kochanymi, muszą mieć zawsze rację. Bo racja co daje? Wytchnienie. Racja daje po prostu wytchnienie. Kiedyś taki pastor śmiał się i mówi: no, mężczyźni, czy przyznacie, że wszystkie GPS-y mówią damskim głosem? On mówi: no ale no trudno mi się było do tego przyznać. Mówi: ale no jest to prawda, no. Moja żona ma zawsze rację w samochodzie. Aż mówi, taki post kiedyś napisałem: wszystkie GPS-y mówią damskim głosem. Mój mówi męskim. Kiedy nie doświadczamy miłości, to właśnie tworzymy piękne pozory. I to jest tak naprawdę, wiecie, to w ogóle ciekawy temat. W ogóle przyjdźcie z tym do Boga. To jest w ogóle ciekawy temat. Przyjdź do Boga i powiedz tak: nie wiem, czy się czuję kochanym. W ogóle wiem, że umarłeś za mnie. Wiem, że umarłeś za moje grzechy. W ogóle wiem. Wiem, że wartość jest mi nadana, że już niczym nie mogę spowodować, że w ogóle będę bardziej wartościowszy, ale za grom nie wiem, czy mam poczucie bycia kochanym. Mam wrażenie, że chyba trochę mi się nie udaje, że trochę w ogóle jakoś zrobię 2 kroki do przodu, potem 5 do tyłu w ogóle. Nie wiem. Może właśnie jestem tą osobą, która tak naprawdę ma wielki dom, a w tym domu mnóstwo pokojów pełnych pozorów. Może to nie jest mieszkanie w bloku 49-metrowe. Może jest wielka chałupa. Może to jest w ogóle willa wybudowana. Tam jest mnóstwo pokoi, a w tych pokojach same pozory. Pozór taki, pozór taki, pozór taki. Pozór taki. Czy dotyka to Kościół? Dotyka to Kościół. Kościół nie jest absolutnie od tego wolny.
wiecie jak to jest, wszystko musi być ładne, nie? Jak u ciebie super, konto pełne, dom fajny, żona ładna, wiesz, dzieci w ogóle, A czasami to są tylko i wyłącznie pozory. I to powoduje fakt, że nie ma w życiu realnego poczucia bycia kochanym przez Boga. Czyli tak naprawdę z Bogiem nie chodzi o jakąś formę doskonałości, tak? Ale prawdziwości. Prawdziwości. Wiecie, bo ile człowiek jest w stanie iść przez życie, tworząc pozory, zakładając na swoje ramiona coraz cięższe plecaki. Najpierw czerwono-biały firmy Polsport. Potem ze stelażem. Nie wiem, jaki jest jeszcze większy. Potem ze spadochronu w ogóle coś trzeba zrobić. Ledwo już idę. Jak u ciebie? Słuchaj, zobacz, jak jestem wyprostowany. Super. Wiecie, o tym się fajnie... Fajnie jest się z tego śmiać. Ale życie co robi? Łoi bez litości. Życie łoi bez litości. Teraz wróćmy do tej pierwszej grupy ludzi, która ma poczucie bycia kochanymi. Ich fajną cechą jest odwaga. Ale nie ta odwaga, że biorę kolumnę i idę głosić Ewangelię. Nie o takiej odwadze chcę powiedzieć. To jest odwaga spojrzenia w siebie tak, jak naprawdę jest. Powie ktoś amen? Amen. To jest odwaga spojrzenia w siebie, w swoje pokoiki pełne pozorów, tak, jak naprawdę jest. Bez zakrzykiwania rzeczywistości. Bez mówienia, u mnie tego nie ma, jestem głową, a nie ogonem. Wiecie, o co chodzi? To nie w ogóle nie o to chodzi. Poczucie bycia kochanym przez Boga powoduje to, że jesteś odważnym człowiekiem. Ponieważ wiesz, że Bóg, ten, który stworzył niebo i ziemię, kocha ciebie. Stajesz się silnym człowiekiem. Stajesz się realnie odważnym człowiekiem. Realnie, odważnie zaglądasz. Klucz, pokój. Szok. Drugi pokój. Szok. I tak trzeba pozaglądać do tych pokoików. Czyli pierwszą cechą ludzi, którzy mają głębokie poczucie bycia kochanymi przez Boga i głębokie poczucie bycia przynależnym, to jest odwaga. Czyli zdolność mówienia tak, jak naprawdę jest. Bóg o tobie wszystko wie i ty też o sobie wiesz w Bogu. Wiesz, o co chodzi? Ale żeby wyeliminować pewne błędy, to musisz zajrzeć i zobaczyć, ale u mnie jest tak. Kiła i mogiła i na tym jeszcze rzęsa. Ściągam rzęsę, wiecie, o co chodzi? I zaczynam w ogóle praktykować, powiedzmy, jakąś sferę życia, która wymaga naprawy. Ludzie, którzy mają głębokie poczucie bycia kochanymi, widzą swoje niedoskonałości, ale się angażują. Czyli się nie wycofują, tylko się angażują. Właśnie nie zaciągają tak zwanego ręcznego hamulca, tylko się angażują. Rozumiecie? Angażują się. Czyli to nie jest tak, że w ogóle teraz siedzę, w ogóle rozparceluję moje życie w ogóle na jakieś tam w ogóle różne części i będę siedział i nie będę nic robić. Ponieważ kiedy narodziłeś się z Bożego Ducha, to od razu nakaz misyjny, co? Dotyczy ciebie, że masz iść i głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Masz iść i głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Tacy ludzie wiedzą, że ich doskonałość jest w Chrystusie. Angażują się stosownie do miejsca, w którym są, zgodnie ze swoim powołaniem i stosownie do wiary. I teraz powiem ważną rzecz, mianowicie o współczuciu.
w ogóle ludzie, którzy mają głębokie poczucie bycia kochanymi, są to ludzie, którzy mają współczucie do drugiego człowieka. Zgodzicie się z tym? Współczucie do drugiego człowieka. I nie mówię tutaj o pewnej formie humanizmu, że teraz wiecie, jak gdyby robimy tutaj wystawki dla jak gdyby ludzi bezdomnych w ogóle i tak dalej. Nie o tym w ogóle mówię. Nie o tym w ogóle mówię. Ma współczucie do drugiego człowieka. Człowiek, który ma poczucie bycia kochanym, który uważa, że jest 4 szczeble wyżej od powiedzmy swojego brata czy siostry, to nie przychodzi do niego i nie łupie go informacją: masz pracę? Jak na przykład wie, że on nie ma. Nie pyta go, bo to jest chamskie zapytanie. Nie pyta go w taki sposób. Angażuje się w jego życie. Współczuje mu wtedy, kiedy widzi, że on jeszcze na przykład pewnych rzeczy nie umie sięgnąć, tak? Ma głębokie poczucie bycia kochanym. Podaje mu swoją dłoń i mówi do niego tak: posłuchaj, zaangażuję się w twój problem. Pomogę ci znaleźć pracę. Zgodzicie się z tym? Jezus wszystko o nas wie. Jezus wie o tobie, co zrobisz dzisiaj, co zrobisz jutro. Wie, jakimi grzechami zgrzeszyłeś i jakimi jeszcze zgrzeszysz. Czy ci wytyka to? Nie. To ludzki Pan, współczujący, z głębokim poczuciem bycia kochanym. Mam współczucie względem siebie i współczucie względem innych. Człowiek z głębokim poczuciem bycia kochanym jest dobry dla siebie, współczuje sobie, robi dobrze sobie i taki sam stosunek ma do drugiego człowieka. Jeśli jest inaczej, to nie ma tam głębokiego poczucia bycia kochanym. Nie ma tam głębokiego poczucia bycia kochanym. Jeśli nie masz poczucia bycia kochanym, to nie jesteś dobry dla siebie, nie współczujesz sobie, jesteś dla siebie katem i powiem tak, i taki będziesz dla innych ludzi. Tego się nie przejdzie. Pozorantem można być przez jakiś czas. Wiecie, jak jest z pozorami, nie? Ale z obfitości serca mówią usta. Pozory można stwarzać przez jakiś czas, ale przyjdzie taki moment, że coś nie wytrzyma. Zapora puści. Pójdzie taka lawina. Czyli człowiek z głębokim poczuciem bycia kochanym ma współczucie wobec siebie i ma współczucie wobec drugiego człowieka. Mają również łatwość połączenia się z innymi ludźmi. To są ludzie, którzy mają dobrą komunikację i nie chodzi, wiecie, bo coś wam też w ogóle powiem. Artur zrobił fajną robotę w temacie w ogóle warsztatów komunikacyjnych. Uważam, że jest to bardzo dobry materiał, trzeba go w ogóle przesłuchać i tak dalej. To jest świetne. Ale obserwuję też coś takiego, że jest pewien w relacjach próbuje się taki jakiś szablon zrobić. Tak mówię, bo tak powiedział Artur w warsztatach. No to też nie tak, wiecie. No nie tak, wiecie, to w ogóle ludzkim też trzeba w tym wszystkim być. Zgodzicie się? On tak powiedział, że trzeba mówić, Artur teraz powiedział na jednym z nauczań na temat warsztatów, że trzeba mówić głośno i wyraźnie, bo jak się mówi na przykład pod nosem, to cię ktoś nie rozumie. I zastosowanie tego tej wspaniałej informacji w sposób dziwny, no, powoduje to, że nie chce się być z takim człowiekiem. Macie tak w relacjach? Macie tak w relacjach. To nie o to chodzi. Człowiek, który ma głębokie poczucie bycia kochanym, ma łatwość połączenia się z innymi ludźmi. Ludzie, którzy mają poczucie bycia kochanymi, łatwo się łączą i chcą być z innymi ludźmi. Chcą być z drugim człowiekiem. Nie po to, żeby trenować na nim swoją wiedzę. To nie o to chodzi.
Nie jestem z drugim człowiekiem po to, żeby trenować na nim swoją wiedzę. Nie jestem z drugim człowiekiem po to, że teraz na tym człowieku w kościele będę trenowała wszystkie w ogóle dary duchowe i w ogóle wszelką wiedzę, jaką w ogóle mam. Nie. Jestem z drugim człowiekiem z zupełnie innego powodu. W ogóle lubię tego człowieka, kocham tego człowieka, chcę z nim być. Ich autentyczność jest zjawiskowa i pociągająca. Autentyczność ludzi normalnych jest zjawiskowa i pociągająca. Ostatnio Michał powiedział, że dosyć świetnie rozumie się z ludźmi, powiedzmy, ze świata. Wiecie, że to jest naprawdę prawda, że wielokrotnie łatwiej jest się porozumieć z człowiekiem ze świata, niż z człowiekiem, który ma tylko i wyłącznie intelektualną wiedzę na temat różnych rzeczy w Kościele. Często jest bardzo trudny w ogóle temat komunikacyjny. Naprawdę. Zadajesz człowiekowi jedno pytanie, a on ci odpowiada zupełnie inaczej. Co u ciebie? Masz pracę? Nie mam jeszcze, ale zapytałam, co u ciebie? Masz pracę? Głębokie poczucie bycia kochanym przez Boga i głębokie poczucie, że przynależysz w ogóle do Boga i do rodziny w ogóle Bożej, daje ci autentyczną siłę. Miłość, która w tobie zamieszkała, to jest naprawdę potężna siła. Ona w tobie powoduje to, że ty zakrywasz wiele dziwnych elementów w życiu, powiedzmy, twojego, nie wiem, jakiegoś przyjaciela. Ona daje ci tak naprawdę chęć do tego, żeby dać komuś pomocną dłoń i go w ogóle wyciągnąć z jakiegoś tematu. No, wiesz, to poczucie w ogóle bycia kochanym powoduje to, że nie zapisujesz w swojej duszy złych uczynków innych ludzi. Ktoś wobec ciebie postąpi źle i ty nie masz tego zapisu. Może diabeł przyjdzie i naciśnie, więc zapisz. Zapisz w sobie, zapisz w zeszycie, a następne wasze spotkanie to właśnie będzie to, że będziecie o tym rozmawiać. Miłość uczyni cię realnie silnym człowiekiem. Uczyni cię człowiekiem przebaczającym. Uczyni cię człowiekiem autentycznym. Uczyni cię człowiekiem takim, który umie zakrywać błędy innych ludzi. Uczyni cię człowiekiem skutecznym. Skutecznym. Realne pokochanie siebie, realne uwierzenie w to, że najwyższa wartość jest ci nadana, chodzenie z głębokim poczuciem bycia kochanym przez Boga, uczyni cię naprawdę silnym człowiekiem. Nie będziesz podprogowo rzucał tekstów. Na ewangelizacjach nie będziesz krzyczał na ludzi. Będziesz realnie chciał tym ludziom pomóc. Głosimy teraz na Nowym Świecie, głosimy vis-a-vis kancelarii Gertrycha. I wiecie, już drugi raz wychodzi w ogóle taki mecenas, który w ogóle nam się przygląda. I wiecie, o co chodzi? Ja głoszę życiowe rzeczy. W ogóle ostatnio rozmawialiśmy o tym z Arturem, że w sposób naturalny wychodzi nam na tej ulicy proroczy teatr. Ktoś idzie, rzuca jakieś hasło, powiedzmy, że do mnie. Ja łapię ten temat i natychmiast w ogóle o tym mówię. Potem idzie kolejna osoba, ja łapię temat i o tym mówię. I ludzie w ogóle stoją i w ogóle słuchają, bo Jezus to ludzki Pan. I fundamentalną rzeczą dla każdego chrześcijanina to jest to, aby przeżyć głębokie poczucie bycia kochanym przez Boga. Głębokie poczucie bycia kochanym przez Boga. To nie jest temat, który przyspieszymy. Jedzenie w mikrofalówce szybko się przygrzewa, ale bardzo szybko stygnie. Ono jest szybko przygrzane, ale szybko stygnie. To trzeba przeżyć. Tego nie wolno przyspieszyć. Tego nie wolno przyspieszyć. Powiem teraz coś o mnie i o Arturze. Żyliśmy ze sobą w świecie długo i bardzo się w świecie poraniliśmy. Artur poranił mnie, ja poraniłam Artura. Kiedy ja przeżywam miłość Boga do mnie i mam głębokie poczucie bycia kochanym,
to nawet jeśli upadniemy, rozumiecie? I Artur zachowa się wobec mnie nie tak, jak trzeba, to ja nie zapisuję tego w swojej duszy. Mam autentyczną siłę i moc do tego, żeby przeciwstawić się demonowi, który chce przyjść i odgrzebać jakąś ranę. Ja wtedy mówię do niego, nie ma we mnie miejsca. Nie ma we mnie miejsca, które nie jest pod przykryciem Bożej krwi. Wartość została mi nadana. Jestem córką Boga Najwyższego. Nikt nie jest w stanie mnie zranić. A nawet jak mnie ktoś zrani, to Bóg jest ten, który co? Leczy. To poczucie bycia kochanym musi być przetrenowane w Kościele. To musi być bardzo przetrenowane. Z pewnych postaw trzeba spokutować. Trzeba spokutować z takich postaw, wiecie, wytykania komuś palca. Jeśli coś wiesz, bo jesteś duszpasterzem, jeśli coś wiesz, bo jesteś wstawiennikiem, absolutnie ciebie to nie upoważnia do tego, żeby bić ludzi w czułe punkty. Tego nie wolno robić. Człowiek chodzący w wysokim poczuciu bycia kochanym nie robi takich rzeczy. To nie chodzi o to, że mamy być wyspecjalizowanymi teologami. Pamiętacie Adama z zeszłego tygodnia? Czy poruszał się wasz duch, kiedy Adam mówił? Mój się poruszał, ja się popłakałam. My znamy Adama życie. Słuchaliście jego świadectwa? Z czego się chłopak nawracał? Kim był? W co uwierzył Adam? Że Bóg go kocha. Wiecie, że on 90% nie wie tego, co wiemy my. Artur z nim chwilę posiedział przy stole, powiedział kilka kluczowych prawd dotyczących stabilności życia chrześcijanina i Adam mówi, mam ustawione życie. Rozumiecie? Ale mottem jego działalności, mottem jego służby jest to, że wtedy, kiedy byłem jeszcze grzesznikiem, Bóg umarł za mnie. Wtedy, kiedy byłem jeszcze grzesznikiem, Bóg umarł za mnie. Jego matka go chowała w kotle, dlatego ma skrzywione plecy. W kotle. Kiedyś były takie duże kotły. Jak nie było pralni, nie było powiedzmy łazienki w domu, to w różnych powiedzmy jakichś tam rotacyjnych, oszczędnościowych blokach były takie duże kotły. I matka go w takim kotle trzymała po kilka dni. On był tak wylękniony, że aż mu się skrzywił kręgosłup. Ale kiedy oddał życie Jezusowi, to uwierzył w to, że wtedy, kiedy był jeszcze grzesznikiem, Jezus umarł za niego. Rozwinął się maksymalnie w miłości Boga do niego samego. I nieważne, w jakim miejscu jest, nieważne, ile wie, co ma? Głębokie poczucie bycia kochanym i ma owoc swojej służby. Ma owoc swojej służby. Z uwagi na to, że kończył szkołę specjalną, Bóg mu dał tego człowieka, który tutaj z nim był. Oficera, który jest wykształcony i który pisze książki za niego. Realne połączenie. Dwóch braci z różnych światów. Obydwaj z głębokim poczuciem bycia kochanym. Obydwaj z głębokim poczuciem przynależności w ogóle do Boga. Mocne. 90% rzeczy nie wie takich jak my. Mocne, bardzo mocne. Mój duch się poruszał. To było namaszczenie Świętego Ducha. Przyznajcie się teraz sami przed sobą, czy mieliście ten element w sercu, że szydziliście z nich? Jeśli tak, to trzeba za to przeprosić Boga. Ludzie z głębokim poczuciem bycia kochanymi to są najsilniejsi ludzie. Kiedy patrzyłam na niego, zrozumiałam, że my z Arturem, będąc w różnych religijnych kręgach, dziś tak o tym powiem, mieliśmy taką samą postawę jak on. Pamiętam pierwsze kazanie, które kiedyś Artur głosił. Nie mieliśmy kasy. W sklepie używanym kupił sobie spodnie od garnituru i marynarkę. Bodajże to było kazanie w Płocku. Płakał przy kazalnicy. Podziękował Bogu, że mieliśmy kasę, żeby tam przyjechać, że miał kasę na spodnie i że może głosić tam Słowo Boże, ponieważ w kościele, w którym byliśmy my, nie mógł głosić,
ponieważ nie miał skończonej szkoły teologicznej, ale tam nas zaprosili z uwagi na świadectwo życia. I kiedy zobaczyłam teraz Adama, to przypomniały mi się te proste rzeczy. Te postawy Chrystusowe. Adam był bardzo wdzięczny Bogu. Widzieliście, jak stał? Miał zamknięte oczy. Z jakim szacunkiem odnosił się do brata, nie? Ja takich rzeczy uczyłam się właśnie w Kościele Zielonoświątkowym. Różnych się rzeczy nie nauczyłam. Ale właśnie tam nauczyli mnie różnych chrystusowych postaw. Różnych chrystusowych postaw. Potem, kiedy do tego wszystkiego dochodzi moc, to nie wolno tych postaw porzucić. Trzeba połączyć je. Moc i postawy. Taki przykład dał nam Jezus. Amen. Czyli człowiek, który ma głębokie poczucie bycia kochanym, jest autentyczny. On jest autentyczny. I ta autentyczność jest zjawiskowa i przyciągająca. Czyli tak naprawdę nie chodzi o to, aby być teologicznym ekspertem, jak ja to mówię, sztywnym urzędnikiem. Wiecie, jak to jest i na pewno tego doświadczacie, że są ludzie, którzy wszystko wiedzą, ale nie chce się z nimi przebywać. Nie chce się być z nimi. Ale są tacy, którzy niewiele wiedzą, ale za każdym razem, kiedy spotykasz się z nimi, oni ci nigdy nie wytkną twojego błędu, oni ci nigdy nic nie powiedzą, ale to, co zaprezentowali sobą, powiedzą więcej niż ci, którzy przyjdą i ci wywalą w ogóle jakąś tam teorię. Doświadczacie tego? Kiedyś w pewnym kościele była taka grupa ludzi, no że tak powiem, z tej średniej klasy. I był taki człowiek, który był z niższej klasy. I śmiał się jak świnka. Jak się śmiał, to prukał śliną na ludzi. I wstydził się tego. I kiedy spotykał się z braćmi i siostrami przy stole, to zaczął się śmiać tak. O, ho, 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 ho. I wiecie, fajna grupa to była ludzi. I oni go kiedyś wzięli i powiedzieli do niego tak. Rysiek, dlaczego ty to robisz? My kochamy twoją autentyczność. Nawet jak mamy skwarki na naszej marynarce, to my kochamy twoją autentyczność. Ty się, Rysiek, tak śmiej. Ale to mam na was pluć? Śmiej się tak, jak się śmiejesz. Ten pastor właśnie o tym tak pokazywał. Mówi, on tak się śmiał. Jeszcze tak mówi, byliśmy po obiedzie, mówi, siadaliśmy, mówi, oprukał nas wszystkich. Ale był autentyczny, był prawdziwy. Jego autentyczność była zjawiskowa i jaka? Pociągająca. Pociągająca. Kiedy się próbujemy sztywno zmienić, dlatego że tam jakaś jest grupa ludzi, no wiecie, no to też nie tak. Jest piękno w byciu autentycznym, jak ja to mówię, zgodny z oryginałem. Bądź zgodny z oryginałem. Ludzie, którzy mają głębokie poczucie bycia kochanymi, inicjują kontakty i podejmują ryzyko. Inicjują kontakty i podejmują ryzyko. Ja tylko i wyłącznie jeszcze dlatego, że Sara uczy się, nie robię pewnych rzeczy. Ale zostałam zaproszona przez mojego znajomego na wycieczkę do Singapuru. Z Arturem. Siła. Polubił mnie. W ogóle polubił mnie, w ogóle chce mnie zabrać na wycieczkę do Singapuru. Nie robię jeszcze tylko tego, dlatego, że Sara mnie po prostu jak gdyby ogranicza. Jestem mamą, Sara jest w edukacji domowej, po prostu uczę się z nią. Jestem normalna, ortodoksyjna i autentyczna. Wiecie, o co chodzi? I on mówi, chciałbyś pojechać? Ja mówię, ale ja biorę Artura. Pewnie, że tak. To lecimy. Dobrze, odezwę się za 4 lata. I ludzie, którzy mają głębokie poczucie bycia kochanymi, są otwarci na zranienia. Czyli tak naprawdę nie boją się, że ktoś ich zrani. Czemu? Bo Bóg jest ten, który leczy. On jest ten, który leczy. Bóg to jest ten, który leczy.
poznaj i uwierz w miłość Boga do siebie. Miej dystans do siebie i bądź autentyczny. Życzę wam tego z całego serca, żebyście poznali i uwierzyli w miłość Boga do siebie. To was uczyni autentycznie silnymi ludźmi. Ludźmi, którzy będziecie skuteczni, ludźmi, którzy umieją pomagać drugiemu człowiekowi, nie są w tym, że tak powiem, interesowni. I nie są w tym interesowni. To, co będziecie robić, będzie autentyczne i będzie dotykało serc ludzi. Uwierz i poznaj, że Bóg ciebie kocha. Najwyższa wartość została ci nadana. Już nigdy się w twoim życiu nie wydarzy nic, co ci więcej wartości doda. Głębokie poznanie i uwierzenie w to, że Bóg ciebie kocha, autentyczne uwierzenie w to spowoduje, że będziesz naprawdę skutecznym człowiekiem. Będziesz rozwiązywał konflikty swoje i będziesz rozwiązywał konflikty innych ludzi. To jest naprawdę potężny, to jest fundamentalny temat. Bez realnego przeżycia tego tematu wszystko inne będzie wyparowywało. Wszystko inne nie usiądzie. Jeśli ten temat nie usiądzie, jeśli temat głębokiego poczucia bycia kochanym przez Boga głęboko nie usiądzie, to nie usiądzie nic więcej. To będzie tak, jak przylatywało, jak przez durszlak. I tego wam życzę z całego serca. Amen.